Cześć! Dzisiaj będziemy sobie mówili o zrozumieniu, cierpliwości i wytrwałości w pracy z podopiecznym. Zapraszam! W pracy w gabinecie naszły mnie ostatnio takie refleksje, co w pracy z podopiecznym jest bardzo ważne, co w pracy z drugim klientem, w pracy takim z nawykami, zmianą stylu życia, zmianą jadłospisu, diety, takimi elementami, które bardzo bezpośrednio dotykają danej osoby. Jakie czynniki są bardzo ważne, jakie elementy warto byłoby pielęgnować, bo widzę to wśród moich podopiecznych, wśród tych wszystkich współprac, które od lat tak naprawdę prowadzę. Widzę jedne spójności, które łączą te wszystkie elementy. Chciałabym się z Wami tym dzisiaj podzielić, dlatego że jedna z moich pacjentek wróciła do mnie po 2 latach i właśnie powiedziała, że musiała się tych wszystkich rzeczy nauczyć, żeby jej było łatwiej pracować dalej. To właśnie spowodowało, że chciałabym Wam o tym powiedzieć, bo niesamowita historia, bardzo fajne rezultaty zdrowotne u tej osoby, ale potrzebowała ona indywidualnie czasu. I to dzisiaj chcę Wam przedstawić. Jakie elementy u niektórych osób muszą sobie same, samodzielnie te osoby wypracować, żeby móc pójść dalej, żeby móc sobie pracować dalej nad swoim zdrowiem. Nie zawsze jest to tak, że z dnia na dzień powiemy sobie, ok, ja od jutra zmieniam swoją kuchnię, zmieniam swój styl życia, wprowadzam wszystkie zdrowe rzeczy i pięknie, fajnie, idealnie nam to po prostu w nasz harmonogram dnia się wpasowuje. Nie u wszystkich się tak da, nie u wszystkich jest taka możliwość. Wiele osób też musi pracować nad zmianą nawyku, żeby to trwale u nich już zostało. Więc dzisiaj pomówimy sobie przede wszystkim o tym, że by traktować swój organizm, tak podejść do niego trochę w taki sposób, że go wyrozumiały sposób, że go rozumiemy, że dajemy mu czas na to, żeby on spokojnie sobie się zregenerował. Tutaj w tym aspekcie zrozumienia bardzo ważne będzie to, w jaki sposób nasz organizm doprowadził się do choroby, doprowadził się do dysfunkcji czy różnych schorzeń, które nas atakują, czy nadwagi, bo również w aspekcie diety ta nadwaga czy niedowaga, czy generalnie problemy z masą ciała będzie tutaj miała element bardzo istotny. Więc przede wszystkim spróbujmy się dogrzebać do tej istoty, skąd ta przyczyna się pojawiła u tej danej osoby. Tutaj chcę Wam opowiedzieć taką historię właśnie tej mojej pacjentki, która do mnie wróciła po 2 latach. Kiedy pierwszy raz była u mnie na konsultacji, to była 1-godzinna konsultacja. Tylko i wyłącznie ta osoba prosiła o krótką rozmowę, w której chciała sobie pewne elementy wyjaśnić. Miała listę badań też, ale listę pytań przygotowaną, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. I podczas tej konsultacji, kiedy ja zachęcałam do tego, żeby wprowadzić odpowiednią diagnostykę laboratoryjną, żeby sprawdzić pasożyty, spotykałam się z taką mocną blokadą, że o, pasożyty, nie, przecież gdybyśmy mieli pasożyty, to wszyscy byśmy byli, byłoby to widoczne. Nie wierzyła w te pasożyty, że może to po prostu ją dotykać. Jak mówiłam o jakichś toksynach środowiskowych, no gdyby te toksyny środowiskowe występowały, to by ludzkość wymarła. Z takimi mocnymi argumentami się też ze strony tej podopiecznej spotykałam. I okej, każdy ma taki czas dla siebie. Może potrzebuje więcej wiedzy, może potrzebuje więcej otwartości do tego, żeby otworzyć się na takie elementy, więc spokojnie, nie naciskałam, tylko i wyłącznie informowałam. Dzięki temu też ta osoba w swoim codziennym życiu starała się tą wiedzę poszerzać, zrozumieć ten problem, zrozumieć aspekt, jak te wszystkie elementy wpływają na nasz organizm. Dzięki temu powróciła do mnie do gabinetu już z przygotowanym częściowo planem działania, już ze współpracy z lekarzem. Wstępna diagnostyka laboratoryjna w kierunku pasożytów była wykonana, wprowadzono leczenie, więc my mogłyśmy spokojnie działać dalej. I to jest fantastyczne. Każdy z nas ma swój czas, każdy z nas ma swoją przestrzeń, którą w danym momencie ta przestrzeń się otwiera na dane działania, u innych może jednak to potrwać dłużej. Dajmy sobie to czas, dajmy sobie tą wyrozumiałość, żeby na spokojnie zadbać o swój organizm. Oczywiście, pamiętajmy też o tym, w tym dawaniu sobie czasu, że ten czas cały czas tika, cały czas biegnie, nasze zdrowie potrzebuje wsparcia, więc dobrze jest po prostu chwilę nad sobą popracować, popatrzeć na nasz organizm, przeanalizować nasze życie, co na niego co wpływa, jakie czynniki środowiskowe wpływają, czy właśnie sen, czy styl życia, przepracowywanie, mało regeneracji. Nie ma takiego
elementu odbudźcowania się, czyli wyjścia na przykład do natury, wyjazd w góry, w ciszy, spokoju. Więc te elementy tutaj będą bardzo, bardzo istotne. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że tutaj te elementy sobie wypracujecie. One będą utrzymywały Was w tym, żebyście w postanowieniu trwali dalej, żeby Wasze nawyki żywieniowe ładnie się pielęgnowały na co dzień i też ten styl życia wpływał zdrowotnie na Was. Więc po pierwsze, to zrozumienie tematu, zrozumienie problemu, zrozumienie danego schorzenia, które nas atakuje i odpowiednie zaplanowanie działania. To jest tutaj w tym pierwszym kroku bardzo, bardzo ważne, żebyśmy ze spokojem przywracali równowagę w organizmie. Druga rzecz to jest cierpliwość. Często jest tak, że my oczekujemy z dnia na dzień, że będzie super fajnie, że nasz organizm wróci do równowagi, odzyskamy zdrowie, odzyskamy kondycję, dobre samopoczucie, natomiast nie zawsze to się tak szybko da zrobić. Wszystko zależy od tego momentu, od którego my startujemy, od którego my rozpoczynamy, z jakimi schorzeniami startujemy, z jakimi problemami w organizmie się borykamy w danym momencie rozpoczynania walki o nasze zdrowie. Natomiast później to już troszeczkę się rozchodzi, czyli najpierw trzeba też przy tym starcie sobie zaplanować, że działamy w pierwszej kolejności na pożar w organizmie, czyli to, co jest w pierwszej kolejności bardzo potrzebne do zaopiekowania, to co jest w tym momencie najbardziej negatywnie wpływające na organizm, dopiero później kolejne kroki wprowadzać. Rozdzielmy sobie to na pewne etapy, na pewne plany działania. Dzięki temu jesteśmy w stanie przetrwać i ta cierpliwość nie będzie nas frustrowała, tylko będziemy mogli swobodnie z tym planem działać i dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu przetrwać cały ten plan działania z dietetykiem i pracy nad swoim zdrowiem. Kolejna rzecz to jest wytrwałość. I ta wytrwałość jest często nie na samym początku jakoś bardzo, bardzo widoczna, tylko po pewnym czasie. My w pracy dietetykiem na samym początku jesteśmy zafascynowani tą konsultacją, zafascynowani tym, co będziemy robić. Jesteśmy otwarci na działanie, na wprowadzenie zmiany nawyków żywieniowych, wprowadzenie nawyków stylu życia. Dbamy o to. Niektórzy nawet sobie robią dzienniczki swoje, zeszyty zakładają, gdzie sobie wszystko notują, piszą. Są bardzo mocno zaangażowani. I tutaj warto to mocne zaangażowanie w pierwszej fazie działania też sobie rozłożyć na pewne etapy, które będą nam pomagały w kolejnych elementach, w kolejnych działaniach pobudzać właśnie tą wytrwałość, żebyśmy nie rezygnowali. Tutaj też ważne wytrwałości jest pielęgnowanie nawyku. I jeżeli nasz nawyk jest już taki od dziecka zakorzeniony, zaprogramowany jest nasz organizm, to nie oczekujcie, że z dnia na dzień nasz organizm stwierdzi, ok, dobra, każesz mi zmienić ten nawyk, to ja go zmieniam. Często jest tak, że my jednym nawykiem powinniśmy zamieniać na inny nawyk. Nie tak, że my dzisiaj rezygnuję z oglądania telewizji wieczorem albo rezygnuję z jedzenia słodyczy i koniec, rezygnuję i nic więcej się nie dzieje. Fajnie jest, że tą przestrzeń, kiedy my jedliśmy te słodycze, pozwalaliśmy sobie na coś słodkiego w naszym jadłospisie, zamienić na, powiedzmy, zdrowszą przekąskę, też troszeczkę słodszą. Na przykład to mogą być owoce, które będą zmiksowane z mlekiem kokosowym, do tego daktyle, owoce jagodowe i bardzo mamy fajny deser. Może to być również taka naturalna Nutella z awokado i kakao. Też będzie to fajnym rozwiązaniem na jakiś czas, kiedy my idziemy właśnie małymi krokami, a nie robimy dużej ewolucji w naszym organizmie, takim naszym działaniu codziennym, tylko powolutku. Wtedy nasz organizm z nami zacznie współpracować, a nawyki, które pielęgnujemy na co dzień, będą ukorzeniały się mocniej w naszym codziennym życiu, dzięki temu przetrwają z nami na długo. I tutaj w takiej pracy nad swoim zdrowiem, przywracaniem równowagi w organizmie, niesamowicie ważne są te trzy elementy. Właśnie zrozumienie tego tematu, poznanie przyczyny, wyeliminowanie jej oczywiście, odpowiedniego tutaj zrozumienia tematu. Kolejna rzecz to jest ta cierpliwość, żeby dać sobie na to czas. My przez dłuższy czas pielęgnowaliśmy te złe rzeczy w naszym organizmie, więc nie oczekujmy, że z dnia na dzień nasz organizm się zmieni. Ile miesięcy, lat dochodziliśmy do tego, że w naszym organizmie rozwinął się pewien problem, rozwinęły się pewne schorzenia, to tyle czasu podobno powinniśmy sobie też dać na to, żeby przywrócić tę równowagę.
I kolejna rzecz to jest ta wytrwałość. Więc te trzy rzeczy, pamiętaj o tym, że one są najważniejsze. Dajcie znać w komentarzu, czy w pracy nad swoim zdrowiem, na przywracaniu tej równowagi w zdrowiu, spotykaliście się z tymi trzema rzeczami. Jak sobie z tym radziliście? Jakie rozwiązania na Was działały? Czekam w komentarzu na Wasze sugestie. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby pozostawić po sobie ślad w postaci lajka, subskrypcji, żeby być na bieżąco, bo cały czas są nowe tematy. Staram się, żeby one tutaj się przewijały z tego, co Wy proponujecie w komentarzach. Także piszcie, jeżeli macie jakieś sugestie co do nowych zagadnień związanych ze zdrowiem, związanych z dietetyką. I do usłyszenia w następnym filmiku.